Od dzisiaj wszystkie odcinki na moim kanale związane z poradnikami postaram się skondensować do 2 minut. Tak, żeby cała wiedza na temat danej techniki była podana w pigułce i żeby nie tracić dzisiaj Waszego czasu, to zapraszam Was na odcinek o sidehopie, czyli o technice, gdzie na rowerze wskakujemy na przeszkodę bokiem. Sidehopa można zacząć na 2 sposoby. Albo stojąc na 2 kołach i wyskakując, albo skacząc na tylnym kole i dopiero wtedy wyskakujemy. Tak samo można wylądować na przeszkodzie. Albo na 2 koła, albo na tylne koło. To już jest uzależnione od tego, na jaką przeszkodę wskakujemy, od preferencji zawodnika, więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Żeby nauczyć się sidehopa, będziemy potrzebowali 2, a nawet 3 umiejętności opanowanych perfekcyjnie. Pierwsza rzecz to stójka, czyli musimy spokojnie ustawić się przed przeszkodą i zastanowić się, jak na nią wskoczymy. Druga technika to umiejętność skakania na tylnym kole. Kiedy tego się nauczymy, to będziemy mieli dobrą pozycję, będziemy mogli bardzo nisko opuścić przednie koło, dzięki temu będziemy mieli większą dźwignię i łatwiej będzie nam wskoczyć na przeszkodę. Trzecia technika do opanowania to umiejętność przestawiania kół, bo kiedy wskoczymy już na przeszkodę, to żeby utrzymać równowagę, musimy czasami wykonać jakąś korektę. Kiedy już stoimy na tylnym kole i wykonamy przysiad, to wtedy zaczyna się najważniejsza rzecz, czyli nasz wyskok ciałem do góry. W tym momencie musimy puścić tylny hamulec i bardzo mocno kopnąć w pedał, tak żeby napędzić tylne koło i cały ten impet skierować w kierunku przeszkody. I im więcej prób wykonamy, im więcej powtórzeń wykonamy, tym ta cała sekwencja będzie dużo sprawniejsza, dużo dynamiczniejsza, a co za tym idzie, sidehopy będziemy wykonywali na coraz wyższe wysokości. Jeżeli chcecie skakać coraz wyżej sidehopem, myślę, że dobrym pomysłem będzie udanie się na siłownię regularnie i wzmocnienie mięśni, które są odpowiedzialne za wyskok, więc przysiady ze sztangą, martwy ciąg, to jest na pewno dobra baza do tego, żeby dołożyć kilka centymetrów do Waszego sidehopa. Tak jak widzicie, sidehop umożliwia wskakiwanie na przeróżne przeszkody, więc myślę, że warto opanować taką technikę. A na dzisiaj, kończąc ten odcinek, chciałem Was prosić o zostawienie łapki w górę, jeżeli uważacie, że treści, które tutaj tworzę, są wartościowe. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.